Kolejną książką, którą chciałabym polecić na majówkę, jest Kobra Katarzyny Wasilkowskiej. Kobra należy do serii wydawniczej Klub Łowców Przygód. Głównym bohaterem powieści jest Tomek, chłopiec, który mieszka razem z mamą i młodszą siostrą w Gdańsku. I tego bohatera możemy już kojarzyć z innej powieści Katarzyny Wasilkowskiej, mianowicie z Jowanki i Gangu spod Gilotyny. Tomek jest kolegą tytułowej Jowanki. Kilka lat przed rozpoczęciem akcji Tomek uczestniczy w wypadku, podczas którego traci tatę. W momencie, kiedy rozpoczyna się opowieść, rodzinę odwiedza babcia, której Tomek nigdy wcześniej nie widział, ponieważ jego tata zerwał kontakty ze swoją rodziną. I babcia proponuje wnukowi wakacje na wsi, u siebie w domu. Chłopiec decyduje się opuścić Gdańsk i udaje się w podróż do małej miejscowości pod Warszawą. I ta podróż w rodzinne strony ojca jest dla Tomka bardzo przełomowa i ważna. Mamy tu pewne podobieństwa do wcześniejszej polecanej książki, czyli Małomównego i rodziny. Dotyczy to głównie miejsca i czasu wydarzeń, ponieważ to również są wakacje w małej wsi. Natomiast Musierowicz skupia się bardziej na tej bieżącej historii detektywistycznej, a Kobra jest bardziej refleksyjna i bardziej pogłębia taką psychologię postaci. Dodatkowo najważniejszym wątkiem powieści jest odkrywanie rodzinnych tajemnic, a co za tym idzie, też odkrywanie prawdy o sobie, ponieważ nasz główny bohater, bardzo młody, musi się zmierzyć z przeszłością, dowiedzieć się pewnych rzeczy, poznać tajemnice, o których wcześniej nie miał pojęcia. Nie dalej niż metr od niego stał olbrzymi łoś. Tomek musiał porządnie odchylić do tyłu kark, żeby zobaczyć nad sobą gigantyczny łeb i jego rozłożyste badyle. Zwierz stał dokładnie na wprost, ale w ogóle nie patrzył na chłopca. Wyraźnie wpatrywał się w coś z boku, nad ziemią. Wreszcie podniósł łeb, spojrzał Tomkowi w oczy i znowu zwrócił spojrzenie na ziemię. Tomek odszukał wzrokiem to miejsce. Z początku nic nie przyciągnęło jego uwagi, ale ułamek sekundy później dostrzegł młodą gałąź wyrastającą z pnia pobliskiego drzewa. Instynkt nie pozwolił mu zastanawiać się długo. Powoli pochylił się, sięgnął ręką do gałęzi i kurczowo zacisnął na niej palce. Szarpnął. Trzymała bardzo mocno. Ujął pęd drugą dłonią i chociaż czuł, jak bagno go zasysa, niemal leżąc, zaczął dźwigać się na gałęzi. Na szczęście ramiona miał silne. Nigdy nie przypuszczał, że akurat w takich okolicznościach zaprocentują długie godziny treningów na basenie. Z wielkim wysiłkiem i bardzo powoli, podciągając się centymetr po centymetrze, wydobył z bagna nogi. Czuł jednak pod brzuchem, że grunt nadal jest grząski. Podniósł wzrok. Łoś cofnął się o parę kroków, ale ciągle przed nim stał i patrzył. W końcu odwrócił się i ruszył co chwilkę zatrzymując się i oglądając na Tomka. Chłopiec nie miał nic do stracenia. Zaczął się czołgać za nim. Kiedy minął drzewo, które skierowało do niego swą zbawczą gałąź, podłoże stało się jakby stabilniejsze. Pełzł jednak wytrwale śladem łosia, starając się nie zatrzymywać, żeby nie dać trzęsawisku pretekstu do działania. Wreszcie łoś zatrzymał się, ustawiając się bokiem do Tomka. Tutaj ziemia już z pewnością była twarda. Chłopiec ułożył policzek na mchu i butwiejących liściach, a ręce rozrzucił na boki. Był tak zmęczony, że najchętniej zasnąłby nawet, gdyby miały go żywcem zjeść czerwone mrówki. Kolejnym wątkiem powieści jest wątek superbohatera, czyli tej tytułowej kobry, która jest pewnego rodzaju Batmanem, Zorro, Robin Hoodem na wsi. Pomaga różnym bohaterom, karze za na przykład znęcanie się nad zwierzętami, nielegalne składowanie odpadów. Czyli jakby jest takim szeryfem, prowadza ład i dodatkowo jest też anonimowa dla mieszkańców, ponieważ nikt nie wie, kim tak naprawdę jest. Innym wątkiem powieści
takim równoległym jest wątek historyczny, czyli odkrywania historii związanej z tym konkretnym miejscem. I odkrywania tej historii podejmuje się główny bohater. Jak autorka książki zaznacza w epilogu, pomimo iż bohaterowie są fikcyjni i miejsce, w którym się znajdują, również jest wymyślone, to kilka historii, zwłaszcza tych związanych z wojną, a także z grobem nieznanego żołnierza, są faktyczne, są prawdziwe. W powieści obserwujemy całą gamę różnorodnych postaci. Części z nich bardzo kibicujemy, innych nie darzymy sympatią. Jednak są to bohaterowie wyraziści, często skrywający tajemnice. I do takich postaci bez wątpienia zaliczamy koleżankę Tomka, Relkę, czy napotkanego w lesie bezdomnego. Dodatkową ciekawostką dla książkomaniaków jest to, że autorka przemyca bardzo dużo ciekawych tytułów książek, które warto poznać. Kobra to doskonała książkowa propozycja na majowy weekend. Jest książką bardzo wzruszającą, skłaniającą do refleksji, ale też humorystyczną. A postać Tomka z pewnością przypadnie do gustu młodym czytelnikom.